Podobno najsłynniejsza artystyczno-menedżerska para show biznesu schodzi się ponownie. No właśnie postanowiłam to sprawdzić, bo wiemy już, że Doda i Maja Sableska pogodziły się. Zresztą Doda mówiła to u nas w Dzień Dobry TVN, że rzeczywiście zaczęły rozmawiać ze sobą. Mhm. A ja spotkałam obie panie na jednej imprezie, no i nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała o to, czy planują również współpracę. No to obstawiajmy, planują czy nie planują. Do wygrania nie ma 6 milionów, ale honor. Na tej samej imprezie jest też twoja była menadżerka Maja Sableska. No i nie mogę nie zapytać. Kogo tu nie ma? No i nie mogę nie zapytać o to, czy wy planujecie współpracę, bo o to pytają wszyscy teraz. Wiemy, że już rozmawiacie ze sobą, że zakopałyście topór wojenny, ale czy będzie współpraca? Ciężko powiedzieć, bo my rozmawiałyśmy raptem raz i to wszystko się, to wszystko przybrało efekt kuli śnieżnej. Ja jeszcze nawet nie miałam szansy pomyśleć o tym. I także słuchajcie, no to jest na razie taki mały falstart, ale wiadomo, trzeba się trochę nakręcić plotkami, ale rzeczywistość jest zgoła inna. A rozmawiałyście już dzisiaj na tej imprezie? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie zdążyłam. Czy Maja i Doda będą znowu współpracować? Przede wszystkim media trochę namieszały już w tej relacji, co mnie bardzo denerwuje, a mało rzeczy mnie denerwuje. I wydaje mi się, że dla jej dobra lepiej, żebym za dużo na ten temat nie mówiła. Ale absolutnie uważam, że tak. Po pierwsze, wszystko w życiu jest możliwe. Ja jestem tego najlepszym przykładem. A po drugie, lubię Dodę, no. Po prostu. Lubię ją i będę chciała zawsze dla niej jak najlepiej, naprawdę. Wszystko na ten temat. No, ona ostatnio w wywiadzie powiedziała bardzo dużo dobrych rzeczy o tobie, że byłaś jednym z najważniejszych ludzi w jej życiu, że tych 6 lat się tak łatwo nie zapomina. Najpiękniejsze, co powiedziała, to to, że... to jest cała Doda, że takie osoby jak ja rodzą się raz na milion, a takie jak ona raz na miliard. No ale nie, dodała, że jako jedyna za nią nadążałaś tak naprawdę. Nie, ale to strasznie miłe. Czyli wynik naszego zakładu pozostaje nierozstrzygnięty, nikt nie wygrał. Ale kiedy panie zaczną współpracować, ja mam obiecane, że będę wiedziała o tym pierwsza i oczywiście państwu o tym opowiem. Agnieszka Jastrzębska, która wie wszystko, proszę państwa, już pewnie te cyfry w Totka też zna dawno i nie ma już co grać nawet. Dziękujemy ci bardzo. Dziękuję.